Chyba nie muszę przypominać Państwu, co się działo wokół klątwy w Teatrze Powszechnym i dookoła Teatru Powszechnego. Notabene klątwa dostała wdechę za zeszły rok, więc jest to spektakl nagrodzony za to, że zmienia rzeczywistość. Natomiast w jaki sposób ta wolność sumienia jest realizowana w sztuce i jak aktorzy, jak ludzie sztuki, jak nie tylko aktorzy oczywiście, reżyserzy, twórcy teatralni, z czym się muszą borykać, to myślę, że tu usłyszymy i niestety nie jest to już przemoc, tylko symboliczna. Tak, to był dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za głos. Tak, tu słuchałem z takim smutkiem o tym wszystkim, o czym Pan mówił. Chociaż to nie jest tak, że nie wiemy o tym i mamy cały czas poczucie tego, że to, co jest takie bardzo przejmujące i bardzo trudne, to to, że właśnie taki rodzaj przemocy symbolicznej, taki rodzaj formatowania, taki rodzaj opresji towarzyszy nam wszystkim od dzieciństwa. Od początku czasu edukacji. Ja kończyłem studia w 1989 roku, filozofię studiowałem i pamiętam, jak była mowa o religii w szkołach i o etyce. Pamiętam, że bardzo się cieszyliśmy tutaj na uniwersytecie. Nie tyle z religii, co się cieszyliśmy z tej etyki, bo nam się wtedy wydawało, że po filozofii będziemy uczyć w szkole. Myśleliśmy, że to się nazywa etyka, ale będziemy uczyć filozofii, że normalnie będzie filozofia w szkole. Minęło 30 lat i w ogóle nic z tego się nie sprawdziło nigdy. Tak. No właśnie, znaczy być może w sztuce ta sytuacja nie jest taka smutna, czy nie jest aż tak opresyjna jak w szkołach, bo jednak co innego ludzie dorośli, co innego dzieci, chociaż pewnie jest. Myślę sobie też o tym, ponieważ trochę opowiem o klątwie i o tym, co się wokół niej dzieje, bo to taki temat najmocniejszy i w sumie taki temat, w którym najbardziej siedzę. Ale jakby też to, że powstało to przedstawienie i to, o czym ono jest i czemu ono powstało, no wynika dokładnie z tego, o czym Pan przed chwilą mówił, czyli o tym, w jaki sposób my jesteśmy poddani przez całe życie presji, od dzieciństwa, w jaki sposób jesteśmy ograniczani, formatowani, właśnie poddawani przemocy ze strony takiej instytucji, jaką jest Kościół katolicki i ze strony jakichś takich instytucji, może nieformalnych, czy takiej aury, która wokół tego jest wytwarzana. Muszę Państwu powiedzieć, że mam takie poczucie, że jeśli chodzi o trudne obszary, o takie obszary, w które teatr wchodzi, czy sztuka wchodzi, a teatr czy sztuka krytyczna od lat 90. stara się te tabu naruszać, czy właśnie w te tabu uderzać. Myślę, że tabu związane z religią jest absolutnie najmocniejsze. Znaczy nie istnieje takie drugie tabu jak religia, czy jak sprawy związane z religią. Kościół, który różne obyczajowe tabu narusza, który nie wiem, narusza jakieś tabu historyczne, czy wchodzi w takie obszary. Teatr bardzo w sprawy religii czy kościoła wchodził delikatnie, mimo tego, że to jest obecne i w romantyzmie, i w literaturze, ale tak naprawdę no, do pewnych granic nie dochodził nigdy. I myślę, że nie bez przyczyny reżyserem spektaklu Klątwa Oliver Frigicz, że tym reżyserem jest Chorwat, a nie Polak. Znaczy, że to jednak była osoba, która była z zewnątrz i tutaj do Polski przyjechałem, mimo tego, że tych reżyserów mamy wielu odważnych i tych reżyserów mamy wielu takich, nawet którzy by chcieli być bardziej odważni niż są odważni, a jednak to jest Chorwat, to jest człowiek z zagranicy, zresztą absolwent Wydziału Teologicznego, dwa lata studiował, więc dokładnie wiedział, o czym mówi. Myślę, jakby takie dwa jego doświadczenia życiowe, z jednej strony wojna w Bośni, a z drugiej strony właśnie ta teologia spowodowały to, że on się odważył. O czym jest ten spektakl? No właśnie ten spektakl dotyczy całej tej sfery, jaką Kościół, tej sfery przemocy symbolicznej, jako Kościół, jako instytucja dokonuje
To, co jest ciekawe, że Filip III do końca w zasadzie do wiary nie odwołuje, raczej się odwołuje właśnie do tej przemocy instytucjonalnej, do tej przemocy, która wynika właśnie z tej instytucji, właśnie z mechanizmów działających. Spektakl kończy się ścięciem krzyża, ale to też jest właśnie jakby w tej, powiedziałbym, w tej sferze właśnie przemocy, właśnie władzy, właśnie podległości. Mocnym bardzo tematem jest pedofilia w Kościele i odpowiedzialne za tą pedofilię, ale również temat aborcji, ale również temat właśnie dominacji nad ciałem, czyli panowania nad ciałami kobiet. Tematy przemocy, przemocy w grupie, odpowiedzialności za tą przemoc, właśnie tej przemocy również spowodowanej takim patriarchalną hierarchią. Spektakl miał premierę rok temu, teraz minął rok od premiery. Zdawaliśmy sobie sprawę, że spektakl jest bardzo mocny i że może się wiele wydarzyć, że wiele ryzykujemy. Z jednej strony ja jako dyrektor teatru liczyłem, że mogę być wyrzucony, no, a z drugiej strony nie chodzi tylko o moje stanowisko, tak naprawdę aktorów i całego zespołu. Nawet te rzeczy w samym spektaklu, o tym jest mówione, zdawialiśmy sobie z tego sprawę. I spektakl zaraz po spektaklu wybuchnęła wielka awantura o to. Ale to coś też, co jest ciekawe, powtarzam to czasami, to zostało spowodowane tak naprawdę pewnego rodzaju użyciem spektaklu. To znaczy dwa dni po premierze w telewizji narodowej, tak zwanej w TVP Info, od rana zaczęły się pokazywać nielegalnie nagrane fragmenty spektaklu, takie 30-sekundowe, wyrwane z kontekstu, opatrzone komentarzem. Co ciekawe, Telewizja Polska zwróciła się do nas z żądaniem, że ona chce nagrać premierę tego spektaklu. Widzieliśmy, że takich sytuacji nie bywają, ponieważ są prawa autorskie. No, generalnie nie słyszałem o tym jeszcze, żeby telewizja weszła do teatru i nagrała jakąś premierę, bo nie po to są premierzy nagrywać, więc... Ale zaproponowaliśmy im zaproszenia, no i dziwnym trafem, po tym momencie właśnie, kiedy telewizja dostała zaproszenia, pojawiły się te nielegalne nagrania, które, jak zostały stwierdzone, zostały przysłane przez widzów w trakcie spektaklu, nagrania w jakości HD, spektaklu z 4 miejsc na sali, w idealnej jakości. No i o czym mówię, że to zaczęło się pojawiać w TVP Info i opatrzone komentarzem dotyczącym pani prezydent Warszawy. A proszę bardzo, co się dzieje, co robi Platforma, co robi PO w Warszawie, należy zamknąć teatr, należy ich wyrzucić, pamiętajcie o tym przy urnie wyborczej. Czyli tak naprawdę te kawałki, cały ten temat, który został rozpętany, czy pedofilii w Kościele, czy właśnie tej władzy opresyjnej Kościoła, został sprowadzony do tych jakichś fragmentów i do tego, żeby uderzyć politycznie. No i myślę, że to też również stąd jest, to jest jedna z przyczyn tego całego hałasu, bo tak naprawdę ta druga strona bardzo, czyli ta strona narodowa tak zwana, bardzo to nagłośniła i stąd się zaczął cały ten ruch. No i od tak naprawdę trzeciego, czwartego przedstawienia przed teatrem zaczęły być demonstracje, zaczęto demonstrować. Rycerze Chrystusowi, to się nazywało, obóz rycerski, taki płaszczak wielki. Też bardzo jakby dużo ciekawych osób i to takie, na przykład takie osoby żarliwie modlące się we foyer, 5-6 młodych ludzi, w takim transie modlili się. Też rozumiem, bo też w poprzednim teatrze, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy pokazywaliśmy nagranie Golgota Piknik. Tam też były takie taki cykl rytuałów jakby związanych z bluźnierstwem, jakby z takim odczynieniem, czy do końca jakby wiem, jak to nazwać, takim jakimiś modlitwami przebłagalnymi. No także to ciekawe ze względu właśnie na jakby taki rodzaj rytuału i takiego niesłychanego w ogóle wejścia jakiegoś takiego psychicznego tych ludzi w to. No ale okej, co się modlili przed teatrem, jakby rozumiem, to jest też jakby, nawet bo to ludzie mówią, czy to jest część przedstawienia i czy to jest jakby część tego
A nawet potem, gdy były tak, kiedy było parę spektakli, że nikt nie był, nikogo nie było przed teatrem, to widzowie do mnie przychodzili, że chyba muszę im za bilety oddać, bo jest przedstawienie niepełne i że bardzo żałują. Więc oni się modlili, no właśnie przez to, że mieli te płaszcze, mieli te transparenty, to było bardzo ciekawe. Był też taki jeden pan, taki, który mówił, że rozdawał wizytówki do psychiatry. Wszyscy też bardzo polubią, to zawsze robił, że albo wołał piekło czeka, albo psychiatra czeka, jakieś takie wizytówki rozdawał. I to było, nadawało kolorytu. Nawet w pewnym momencie bardzo w tym wszystkim się ujawnili i poczuli ONR-owcy. ONR-owcy, którzy postanowili jakby zrobić z nami porządek. No i to zaczęło być bardzo niebezpieczne, ponieważ aktorzy zaczęli dostawać pogróżki, to takie poważne pogróżki. W teatrze zaczęliśmy dostawać pogróżki, a potem zaczęli dostawać w ogóle wszyscy pracownicy teatru pogróżki. Moja sekretarka, nie wiem, stolarze. Takie pogróżki, na przykład ona pruskarka do mnie mówi, ktoś powiedział mi przed chwilą, że mnie namierzył i nie wrócę żywa do domu, co ja mam zrobić, tak? No to są to takie, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście miał prawo i kto wszystkich w to wpuścić, tych ludzi, którzy tak naprawdę, no, nie są tutaj specjalnie zaangażowani, tak? Czy jakby właśnie sekretarka, właśnie dział promocji i tak dalej. No i zaczęli przychodzić ONR-owcy pod teatr, no i rzeczywiście zaczęła się taka realna przemoc. Rozlany taki jakiś kwas w foyer, który przy sprzątaniu się okazało, że poparzył jedną z pań. Próba odpalenia granatu dymnego na widowni. Myśmy bardzo szybko zamówili ochroniarzy i ci ochroniarze bardzo dobrze, zresztą emerytowani antyterroryści. Super faceci, po prostu super wyszkoleni, oni to wszystko bardzo dobrze niwelowali, czy jakby zabezpieczali, ale to niebezpieczne, ja się zawsze bałem czegoś takiego właśnie, jak to odpalenie czegoś na widowni, czy jakiś rodzaj ataku paniki, czy czegoś takiego. No i do przepychanek takich, żeby nie dopuścić widzów, policja przychodziła i ochraniała, różnie się mówi o policji, ale jeśli chodzi o teatr powszechny, myślę, że ta ochrona była bardzo sprawna i taka bardzo fair w stosunku do instytucji, także tutaj mam jakieś dobre doświadczenia. No aż do momentu, kiedy właśnie w maju nastąpił taki tygodniowa blokada teatru, dwie ulice zostały zablokowane, ochroniło nas 50 samochodów, 48 samochodów policyjnych. Także mnóstwo policjantów, no i myślę, nie wiem, od 1000 do 2000 tych protestujących dookoła teatru. To, co było, co można zobaczyć na nagraniach, zresztą na YouTubie, to, co było takie trudne, tam posłowie byli, było wielu księży, którzy prowadzili tą manifestację i te modły. No, ale były też takie zachęty, kto wejdzie do tego teatru, kto wtargnie do tego teatru, żeby przerwać ten spektakl. Po czym stanęli ci żołnierze ONR-owcy ze sztandarami i jeden z księży święcił te sztandary wodą święconą. Więc to był taki rzeczywiście jakby taki moment, gdzie poczułem taki rodzaj rzeczywiście jakiejś agresji. Jeden z tych ONR-owców poświęcony zresztą mówił, że przyjdzie taki czas, kiedy policja sobie nie da rady już w Polsce i rozda im broń, żeby bronili wiary i bronili społeczeństwa, również przed uchodźcami. Jak zawsze właśnie to dochodzi do głosu też ci uchodźcy przy nas. No, w lutym zostało wszczęte śledztwo w sprawie. To śledztwo cały czas jest prowadzone. Ono jest właśnie z dwóch artykułów. Jednego osławionego 196, drugiego już tutaj tam, dotyczącego nakłaniania do zabójstwa. Tam jest taka scena, w której aktorzy rozważają możliwość wynajęcia kogoś do zabicia Jarosława Kaczyńskiego, ale tak naprawdę nie robią tego, nawet mówią, bo nawet podają ten artykuł, że to jest niezgodne z prawem, dlatego tego nie robią. To śledztwo się cały czas toczy, nie wiem jaki jest wynik, jaki będzie wynik śledztwa. Śledztwo jest w sprawie, a nie przeciwko, czyli jakby badają te materiały. My też jakby znając ten artykuł i wiedząc o tym, bo już nie raz z tym artykułem miałem do czynienia, no też w pewnym sensie zabezpieczyliśmy się od początku, podając na stronie i wszędzie o tym, że jeśli ktoś się obawia tego, że jego uczucia zostaną zranione, to żeby nie wchodził generalnie, bo to jest jakby clue tego, że uczucia czyjeś mogą być zranione.
Ja wiem, wiem od dawna o tym, jakby mam to, to wiem o tym, bo różne rzeczy dosyć trudne robiłem, czy kontrowersyjne w teatrze, że coś takiego jak uczucia widzów to jest po prostu tak nieodgadnione. To znaczy, że czasami człowiekowi się wydaje, że jest coś zupełnie po prostu jakieś łatwe, proste i przyjemne, a ludzie mają uczucia zranione. Czy rozpiętość możliwości zranienia uczuć ludzi jest po prostu nieograniczona. To jest jakieś, znaczy tak bardzo różno, ludzie mają różną wrażliwość na różne tematy, że rzeczywiście to, że taki artykuł znajduje się w kodeksie karnym z takim stwierdzeniem, że czyjeś uczucia mogą być zranione albo nie, jest tak, no to jest rzeczywiście ogromnie płynna rzecz. Więc no tutaj jest jakby ta, cała ta przestrzeń właśnie tej przemocy i tego, czego się obawiamy. Ja, był taki moment, że ja do aktorów coacha zapraszałem, aktorzy byli w strasznym stanie. Przepraszam, jest rzeczywiście ten atak taki, ten hejt, ten atak medialny, telefony, wybita szyba w samochodzie i takie rzeczy, kiedy to się nasiliło. Rzeczywiście trzeba było jakoś ratować po prostu wszystkim, ratować, budować psychicznie. Myślę, że teraz ludzie są całkiem już z tym jakby... Dobrze się z tym mają. Nawet w grudniu był taki kolejny atak, kiedy została rozlana jakaś taka śmierdząca, żrąca substancja i trójka pracowników wylądowała w szpitalu pod kroplówką. Jeden z nich pod kroplówką, dwóch zostało wypuszczonych od razu. No i teatr był zamknięty przez 3 tygodnie ze względu na sanepidę po tym ataku, więc ten atak był absolutnie też z tym związany. Więc to są takie rzeczy mocno dla nas odczuwalne. I tą przestrzeń naszą no, mocno represjonującą. Ale czy jakby, żeby tak troszkę szerzej o tym powiedzieć, bo widziałem Państwo o tej całej historii związanej z klątwą, żeby trochę tak szerzej odpowiedzieć, jeśli chodzi o tą przestrzeń właśnie wolności sumienia, czy wolności wyznania, w sensie działania zgodnie z sumieniem, to jest tak, że klątwa ma bardzo dobre recenzję, że została bardzo doceniona przez krytyków, że ludzie, którzy się nawet jakoś tam z nią nie zgadzają, z środowiska, mówią, że to jest dobrze zrobiony spektakl. No i na pewno jest jakimś rodzajem wydarzenia w życiu teatralnym. No ale nie została zaproszona na festiwale. A raczej inaczej, została zaproszona na festiwale i te zaproszenia nie doszły do głosu. Została zaproszona do Lublina, do Poznania, na duże festiwale, prowadzone nawet przez moich przyjaciół, przez moich kolegów, którzy dzwoniąc do mnie w momencie, kiedy cała ta afera wybuchła, powiedzieli: słuchaj, no chyba zdajesz sobie sprawę, że nie mogę ryzykować, że to by mnie za dużo kosztowało, żebyśmy stracili dotację, że to jest za mocne. Ja mówię: słuchaj, no rozumiem cię, jesteś moim przyjacielem i okej, natomiast jak publicznie mnie ktoś będzie pytał, to powiem, że nie rozumiem, bo jednak ja tutaj cierpię za to. I uważam, że jednak to naszym obowiązkiem jest walka o tą przestrzeń. Pojechaliśmy do Chorzowa, tam Darek Miłkowski, emerytowany dyrektor, mówi wszystko, jedno jedyne emeryturę, bo jeszcze na rozrabię sobie przed końcem, nic mi nie zrobią. Drugi festiwal, na który pojechaliśmy, to do Wrocławia. No i Wrocław stracił dotację, festiwal w Wrocławiu stracił dotację z ministerstwa. Ponieważ minister właśnie zabrał tą dotację im, zabrał dotację festiwalowi Malta również, mimo tego, że podpisana była umowa. No reszta festiwali się nie zdecydowała i się wycofała z pokazania. Więc jakby mówiąc jakby o tej przestrzeni wolności, czy o cenzurze, no to jakby to jest takie najbardziej dotkliwe, tak? Bo my spektakl pokazujemy, chociaż duże, również ministerstwo wykonało dużo w tym kierunku, żebyśmy go nie pokazali, albo żebyśmy się wystraszyli, nie pokazywali, obcinając dotacje i właśnie w ten sposób walcząc. To, że go pokazujemy, wynika z ochrony, jaką ma nad nami Warszawa Ratusz, czyli Hanna Grabkiewicz-Wars. W sensie ochrony, no w tym sensie, że to po prostu zostałem dalej dyrektorem, tak? I tutaj jest taka moja wdzięczność, ponieważ w momencie, kiedy zacząłem to pytać, panią prezydent, która zresztą jest bardzo religijna, zaczęła to pytać, ona powiedziała, że dla niej przestrzeń, dla niej wolność artystyczna kończy się tam, gdzie zaczyna się kodeks karny i ona jako miasto nie ma narzędzi cenzorskich, jest prawo, są sądy, jeśli ktoś uważa, że to narusza prawo, to jest ten koniec wolności sztuki i to mi się podoba, to jakiś dało dla mnie taki mocny
dał nam taką mocną siłę, znaczy mocną punkt do odbicia do tego, żeby wytrwać w tym, co się dzieje, to jakiś ból dla nas niezwykle ważny. Natomiast jak jest z tymi pieniędzmi, bo to jest jakoś najważniejsze. Zresztą w wypowiedziach, to chyba nie minister kultury, tylko pani wiceminister Wanda Zwinogrodzka mówiła o tym, że ministerstwo też nie będzie cenzorem. To po pół roku takich różnych wydarzeń właśnie we Wrocławiu, w Krakowie, na tym festiwalu bardzo mocno wpadło to pytanie, czy rzeczywiście za nowych rządów, za czasów PiSu ministerstwo chce cenzurować. Powiedzieli, że nie, ministerstwo nie będzie cenzorem i że takie rzeczy mogą być, ale nie za pieniądze publiczne. No i to jest jakiś, tu jest pies pogrzebany, ponieważ to zostało bardzo jasno powiedziane dwukrotnie, że pieniądze publiczne w kulturze służą wspieraniu jedynie takich przedsięwzięć, które wzmacniają wspólnotę narodową, bądź było powiedziane takich przedsięwzięć, które wzmacniają kulturę, która wzmacnia wspólnotę narodowo-katolicką. I to są oficjalne stwierdzenia, to są absolutnie oficjalne stwierdzenia i mówią sobie, okej, róbcie sobie, ale nie za nasze pieniądze. No i teraz, jeśli jestem reżyserem, się zastanawiam, czy moje przedstawienie wspiera tą wspólnotę narodową, czy nie wspiera, no to wiecie Państwo, to jest naprawdę, kurczę, to jest dla mnie coś niezwykle niebezpiecznego i to jest rzeczywiście zamach na wolność. Jak Państwo pewnie wiecie, teatr, generalnie sztuka jest taką samą dziedziną jak edukacja, czy jak nie wiem, bezpieczeństwo. A mianowicie jest dziedziną deficytową. Oczywiście, że istnieją takie wydarzenia artystyczne, które pieniądze mogą zbierać. To może to być rewia, może to być nie wiem co. Ale generalnie, jeśli chodzi o teatr, no to teatr się samofinansuje w 20%, 30%. Tak? Czyli to są takie dziedziny, których bez pieniędzy publicznych nie można robić. Tak? No to tak jakby podstawówki w Polsce miały się pieniądze same na siebie zarabiać. Tak? No to jest przestrzeń po prostu, to jest jakaś przestrzeń publiczna i ona bez tych pieniędzy sobie nie da rady i takie oświadczenie powoduje, no, że ta część kultury, nie wiem, 90% kultury, która jest po prostu wycięta z tych pieniędzy i skazana na niebyt. To jest trudne. Wiemy też o tym, że no, festiwal Balta w Poznaniu znalazł finansowanie, zdobył pieniądze, tak samo ten dialog, poprzez crowdfunding, zbieranie pieniędzy pośród ludzi. Dlatego na przykład takie przerażenie we mnie wywołało ostatnio to, że minister spraw wewnętrznych zapowiadano, że będzie mógł zabrać takie pieniądze i przeznaczyć na co innego, bo zawsze sobie pomyślałem, no mamy takie narzędzie, tak jak po prostu się okaże, że nie ma kasy, no to będziemy zbierać w crowdfundingu te pieniądze i coś robić po prostu z tymi, którzy chcą oglądać. Jak usłyszałem to, że te pieniądze również mogą być zebrane, to był to taki moment, że pomyślałem, kurczę, to już się zaczyna być jak za komuny, tak? To upadło, ale cały czas te jest takie niebezpieczeństwo, są takie obawy. Także mi się wydaje, że ta wolność, że ta przestrzeń wolności tutaj, ta cenzura dziś niestety bardzo do pieniędzy ogranicza i tak to wygląda. Tym bardziej, że no, ludzie też często mówią, róbcie sobie to za swoje pieniądze. Zwykli ludzie mówią, to nie mówi tylko ministerstwo, zwykli ludzie mówią, sobie tam robicie coś w teatrze, to sobie róbcie za swoje pieniądze, to jest show business i robicie pieniądze. No jednak tak nie jest z kulturą, tak nie jest z tym przestrzeń. To chyba wszystko, nie wiem. Dziękuję bardzo. No. Przepraszam. Mam pytać, bo jest na stronie teatru, jest adnotacja, że nie jest w tej chwili czy jest na afiszu w ogóle? Znaczy ja byłam, ale... Tak, to znaczy, bo to jest tak, że spektakle są grane setami, ten spektakl jeszcze bardziej setami, w sensie takim, w takim pakiecie ze względu na to, żeby się przygotować, zabezpieczyć, ochronić teatr. Spektakl jest w repertuarze, natomiast przychodzi co jakiś czas, będzie grany teraz na początku maja. Tak,
Zapraszam. Ale to, no właśnie, znaczy nie jest tak, żeby spektakl szedł, bo cały czas była mowa o tym, że zejdzie. Tak, że jakby, że po prostu skończy, zabronił i nie będziemy grać. Gramy go od czasu do czasu, nie za często. Również, tak jak powiedziałem, wiąże to się z jakimiś konsekwencjami, albo właśnie z ochranianym teatru, a w grudniu nie wydarzyło się nic na spektaklach, natomiast tydzień po spektaklu, czy 5 dni po ostatnim spektaklu rozlano tą substancję, więc za każdym razem coś się dzieje, więc wymaga to od nas wzmocnionej czynności. Jeszcze nie, ale zaraz będą, proszę patrzeć. Nie, żeby w jakikolwiek sposób aspirowała do tego, żeby jakoś nam sobie przypisywać jakiekolwiek zasługi, bo policja faktycznie broniła wtedy. Znaczy, nie zawsze tak samo jakby wytrwale, tak to nazwę, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć, że jednak obywatele też pod teatr się udali i też własną piersią, my tutaj też jako fundacja tam staliśmy. Niewielka to chyba jest pociecha, że tak jak mówiliśmy, tak i będziemy mówić i będziemy bronić, jeśli będzie trzeba. Ale to dla nas było niezwykle ważne, to poparcie i to obecność Państwa. Bardzo dla nas było ważne. No to bardzo się cieszymy. Najlepiej by było, gdyby nie było to nigdy więcej potrzebne, ale jeśli będzie, to myślę, że nie zawiedziemy. I tutaj sądzę, że wszyscy ateiści, którzy są na sali, a jeśli mają możliwość, jeśli są na miejscu, to też nie zawiodą, dlatego że to naprawdę jest nasza wspólna sprawa. Po kolei w każdej z tych dziedzin, no nie we wszystkich mówimy, to jest nasza wspólna sprawa. Ja mam teraz taką propozycję, ponieważ wiem, że pan Paweł Łysak nie ma za wiele czasu, więc zanim przejdziemy może jeszcze do czegoś, to ja bym zaproponowała, żeby może jeśli są jakieś pytania, to teraz. Pragnę podziękować panu dyrektorowi za ogromne wsparcie bardzo wielu inicjatyw, bo mam wrażenie, że nie wszystkie tutaj, na pewno niewiele osób wie, jak wielkim wsparciem jest Teatr Powszechny, teatr, który się wtrąca, istniejący przy nim stół powszechny. Otóż mogę powiedzieć, że osobiście ja mogłam podejmować rozmaite działania. Po pierwsze, jest coś takiego jak nieformalna grupa Porozumienie Kobiet 8 Marca. I dostałyśmy tam przestrzeń, żeby robić te transparenty patykowce. Czyli jest działalność podziemna, wspierająca feministki. Również u pana w foyer było wystąpienie wspaniałej działaczki irlandzkiej z organizacji zwanej ROSA, R-O-S-A, czyli to jest przeciwko tam ograniczaniu praw reprodukcyjnych kobiet. I również to się działo u pana, czyli jako członkini, jako przewodnicząca Stowarzyszenia Profemina, jako członkini Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, również znalazłyśmy tam miejsce, żeby być. Także jeszcze raz podziękowania dla pana.